On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. Tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia. Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imię Jezusa i Maryi zaczyna się już usuwać ze śpiewników, a zostawia tylko Pan. Tylko pytam się, jaki Pan? Kto się zawsze mnie przed ludźmi, ja się zaprę go przed Ojcem i droga pewna na wieczne potępienie. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Józef z Austrii. Pozdrawiam księdza biskupa i ojca prowadzącego. I ja chciałem się odnieść do właśnie tematu, ponieważ pracowałem 30 lat w prywatnej szkole salezjańskiej pod Wiedniem i miałem byłem w zasadzie i jestem codziennie na mszy świętej. I ponieważ mamy profesorów czy ojców, którzy mówią kilkoma językami, więc na przykład w tym tygodniu była Ewangelia, gdzie Jezus mówi, że te złe duchy można wyrzucić przez modlitwę i post. W polskim wydaniu jeszcze jest, w łacińskim też, ale już w niemieckim, włoskim, greckim tego już nie ma. Po prostu w naszym kościele austriackim, niemieckojęzycznym, mamy śpiewniki też kościelne, które są w ławkach ułożone. Ja pamiętam, że często w Zachrysty widziałem z 62 roku wydanie. Było bardzo dużo maryjnych i do Jezusa pieśni. Później wydano nam w latach 70. 3 lata temu wydano nowe. Są tak okrojone. I dlatego mam prośbę dla tych, którzy są odpowiedzialni w konferencjach episkopatu, którzy po prostu wyrzucają, no tak jest, można powiedzieć, usuwają. Jezus, Maryja musi zniknąć, czy znika, to widać, to jest gołym okiem widać. Właśnie cześć dla Jezusa i Maryi, Trójcy Przynajświętszej, znika z naszych kościołów. I to są realia, i to samo dzieje się w Polsce. Dużo jest pieśni, że Panie, Ty na nas spotkałeś. Jezu, Ty na nas spotkałeś. Po prostu słowo u nas jest Herr, Panie, zastępuje się właśnie Jezus. Kiedyś było Jezus, Serce Jezusa, dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, wczoraj była pierwszy piątek miesiąca. Praktycznie na Zachodzie to nie istnieje już. I tu jest właśnie apel do Polaków, którzy mieszkają też poza granicami. Chodźcie w pierwsze piątki, pierwsze soboty do kościołów, gdzie jeszcze macie mszę, bo ja muszę jeździć w tej chwili 5, 6, 7 parafii obskoczyć, żeby w poniedziałek być na mszy. Mamy 1/5 polskich kapłanów. Wyjeżdżają w niedzielę po południu do Polski. Kochani kapłani, nie wolno nam jechać w niedzielę do Polski, wracać we wtorek dopiero, bo jak umiera ten wasz parafianin, a wy nie macie zastępstwa, to wiecie, jak staniecie kiedyś przed sądem, na sądzie Boży i przyjdzie ktoś, żeby na maszczenie, a kapłan jest 2 dni w Polsce. Nie rozwijam tematu, Bóg zapłać, z Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Panie Bogiem, dziękuję bardzo za te refleksje. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.